znajdujemy się w miejscowości Zabłocie, niedaleko Markuszowa, u państwa Eligiusza i Jolanty Pecio, na ponad 12-hektarowym gospodarstwie ekologicznym Skarby Natury. Uprawia się tu stare, reliktowe już gatunki i mało znane rośliny. Przede wszystkim oleiste, zbożowe i strączkowe. Wśród nich jest len złoty i brązowo-nasienny, rzepak i lnianka zwana rydzem, gorczyca, krokosz barwierski, wiesiołek czy ostropest plamisty. Rosną głównie z myślą o ich przetworzeniu na olej poprzez tłoczenie na zimno w rodzinnej olejarni. Uprawa niemal 20 gatunków roślin pozwala na planowanie i stosowanie odpowiedniego płodozmianu, tak istotnego w przypadku ekologii. Odchwaszczenie roślin odbywa się mechanicznie przy pomocy różnego rodzaju innowacyjnych opielaczy, pielników i chwastowników. Nie udaje się jednak całkowicie uniknąć zachwaszczenia, co z kolei sprzyja pszczołom. Pozostałe uprawiane przez państwo Pecio rośliny to m.in. orkisz, samopsza, płaskórka, żyto, krzyca, lędźwian, proso czy gryka. Rośliny zbożowe przetwarzają na kaszę oraz pełnoziarniste mąki, które zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych jako pełnoziarniste mąki z Zabłocia, a wytwarzane są starą metodą na kamiennych żarnach. Produkty przetwarzane są w sposób całkowicie tradycyjny z użyciem historycznych już maszyn, które jednak dostosowane zostały do wymaganych warunków sanitarnych i są bezpieczne dla zdrowia człowieka. Oleje tłoczone są dawnymi metodami na zimno. Całkowicie naturalnie, nie są filtrowane, nie stosuje się konserwantów. Zawartość kwasów omega-3 wynosi 54%, co potwierdzone jest stosownymi badaniami. Cała produkcja, jak i sprzedaż produktów odbywa się bezpośrednio w gospodarstwie w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz na cyklicznych kiermaszach. Łańcuch żywnościowy jest w tym przypadku skrócony do minimum, liczy jedynie 2 ogniwa. Gospodarstwo ekologiczne z Zabłocia, konsument. Dodatkowo prowadzą działalność turystyczną w oparciu o zorganizowany na miejscu mini skansen. Państwo Pecio współpracują też ze sklepami internetowymi, stacjonarnymi i restauracjami. Produkty z gospodarstwa ekologicznego Skarby Natury zostały wielokrotnie nagrodzone podczas konkursów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, na przykład Nasze Kulinarne Dziedzictwo czy Najlepszy Smak Lubelszczyzny. Oleje z Zabłocia zostały laureatem prestiżowej ogólnopolskiej nagrody Perła 2017. Aby spróbować tego, co najzdrowsze, warto osobiście odwiedzić gospodarstwo ekologiczne Skarby Natury.